Temat nakrywania głowy według Słowa Bożego. Wiemy, że przeciwnik Boga i człowieka, szatan, odniósł w ciągu ostatnich 100 lat zbyt wielki sukces w zacieraniu wyznaczonego przez Boga rozróżnienia między mężczyzną a kobietą. Rozróżnienie unikalnych ról wyglądu zewnętrznego i przyzwoitego zachowania mężczyzny i kobiety w świecie chrześcijańskim jest obecnie prawie utracone. Niestety, wrogowi udało się nawet podważyć Słowo Boże w wyznającym Kościele. Fragmenty doktryny Pawła są obecnie publicznie zaprzeczane, negowane. Część doktryny apostoła Pawła ma związek z biblijnym używaniem nakryć głowy w okresie Kościoła. Rezygnacja z nakryć głowy jest zwykle pierwszą zewnętrzną manifestacją faktu, że doktryna Pawła Apostoła jest faktycznie porzucana. Słowo Boże mówi w Dziejach Apostolskich 2 rozdział 42 werset: i trwali wytrwale w nauce apostołów i w społeczności i w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje Apostolskie 2:42. Tak, zaczyna się od odrzucenia nakrywania głów, a chwilę później podważa się nieutracalność zbawienia i zbawienie z łaski. To jest pierwszy krok. Oczywiście diabeł najpierw nie przyjdzie i nie powie: przestań wierzyć w Jezusa. On najpierw powie: nie, siostry nie muszą nakrywać głowy. Więc trwali wytrwale w nauce apostoła i w społeczności i w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje Apostolskie 2:42. Tak powinien postępować każdy chrześcijanin o prawdziwym, szczerym wobec Boga sercu. I tutaj chciałbym ten temat poruszyć, ponieważ po pierwsze musimy zrozumieć i docenić Boży cel w ustanowieniu wyjątkowego porządku, który istnieje w Jego stworzeniu. Po drugie, musimy zrozumieć Jego cel w używaniu nakryć głowy w erze chrześcijańskiej. Po trzecie, jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie wyznaczonego przez Boga porządku pośród całego zamieszania panującego w świecie, na świecie i w Kościele. Niech Pan Jezus Chrystus w swojej łasce użyje tego tematu, aby pomóc nam w tych ostatnich dniach, abyśmy trzymali się mocno tuż przed Jego przyjściem, aby przyjąć nas do siebie. I jest kilka takich pytań zadawanych odnośnie stosowania nakryć głowy. Po pierwsze, czy praktyka noszenia nakryć głowy ma zastosowanie w dzisiejszym Kościele? A może jest to tylko starożytna praktyka kulturowa w czasach, w których żyli Koryntianie? Kiedy apostoł Paweł pisał do kościoła w Koryncie, pouczając ich o nakryciach głowy, wyraźnie stwierdził, że jego instrukcje nie dotyczyły tylko tego zgromadzenia wierzących, ale, tak jak jest napisane w 1 Koryntian 1:2, wszystkich, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dlatego nie mamy upoważnienia, aby twierdzić, że nakrycia głowy dotyczyły tylko dnia, w którym apostoł napisał swój list do Koryntian. Bóg natchnął Pawła do napisania tych rzeczy w swoim słowie, w Piśmie Świętym, aby Kościół miał boską kartę przez cały swój czas na ziemi. Jeśli powiemy, że ten fragment dotyczy nakryć głowy, dotyczący nakryć głowy nie ma zastosowania i nie powinien być traktowany przez Kościół dzisiaj, to na tej podstawie ktoś mógłby odłożyć na bok inne części listu. Nie mamy upoważnienia do wybierania fragmentów Pisma Świętego, których chcemy przestrzegać i stosować w praktyce. Niebezpiecznie jest zacząć odrzucać pewne fragmenty Nowego Testamentu, ponieważ nam nie odpowiadają.
Z pewnością jest to dzieło wroga, aby podważyć prawdę i jej praktykę. Drugie pytanie. Jaki jest cel noszenia przez kobietę nakrycia głowy? Jaki jest cel noszenia przez kobietę nakrycia głowy? Jest to demonstracja zasad zawartych w wyznaniu chrześcijaństwa. Akt odkrywania głów braci i zakrywania głów sióstr są praktyczną demonstracją zasad związanych z wyznawaniem chrześcijaństwa. Apostoł Paweł wyjaśnia w pierwszym liście do Koryntian 11, że w chrześcijaństwie głowa człowieka reprezentuje Chrystusa. Mówi: chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety jest mężczyzna, a głową Chrystusa jest Bóg. Tak uczy pierwszy list do Koryntian 11:3. Ponieważ tak jest, bracia mają odkrywać głowy, gdy są zaangażowani w boskie czynności, to znaczy gdy modlą się lub prorokują. Czyniąc to, przyznają, że cała chwała należy do Chrystusa. Powiedział: zaiste człowiek nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Tak. Mężczyzna nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Pierwszy list do Koryntian 11:7. Człowiek płci męskiej nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i chwałą Boga. Ten akt oddaje chwałę Chrystusowi i powinien być podejmowany z tą myślą. Podobnie kobieta w chrześcijaństwie reprezentuje chwałę mężczyzny, mówi: kobieta jest chwałą mężczyzny, albowiem mężczyzna nie jest z kobiety, ale kobieta z mężczyzny, albowiem i mężczyzna nie został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie władzę albo znak władzy, jak mówi 1 Koryntian 11, od 7 do 10. Włosy kobiety reprezentują naturalną chwałę pierwszego człowieka. W związku z tym włosy kobiety powinny być zakryte, gdy jest ona zaangażowana w działalność duchową. Kiedy siostry noszą nakrycie głowy, komunikują w ten sposób o fakcie, że nie uznają pierwszego człowieka za mającego jakiekolwiek miejsce w chrześcijaństwie. I tutaj niech nam posłuży Filipian 3:3. Filipian, list do Filipian, trzeci rozdział, trzeci werset. My bowiem jesteśmy obrzezaniem, którzy duchem służymy Bogu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie i nie ufamy ciału. Oraz Kolosan. Kolosan 2:11-12. Kolosan 2:11-12. W którym też obrzezani jesteście obrzezaniem nie ręką uczynionym zawleczeniem grzesznego ciała przyrodzonego, obrzezaniem Chrystusowym, pogrzebieni z Nim, będąc w chrzcie, którym też razem z Nim wzbudzeni jesteście przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z umarłych. Powinno to być postrzegane jako wspaniały przywilej, a nie tylko obowiązek. Kiedy siostra zrozumie zasady, które się z tym wiążą, powinna być szczęśliwa, że ma ten znak na swojej głowie. Kolejna kwestia. Czy noszenie nakrycia głowy czyni kobietę bardziej świętą lub poprawia jej życie modlitewne? Noszenie nakrycia głowy nie doprowadzi siostry do komunii z Bogiem. Nie ma żadnego specjalnego doświadczenia, które będzie miała dzięki noszeniu nakrycia głowy. Jego celem nie jest duchowe zbliżenie do Boga. W rzeczywistości siostra może nosić nakrycie głowy z obowiązku, a jednocześnie być daleko od społeczności z Panem, od komunii z Panem.
Jeśli jednak będzie je nosić, da jej ono, podobnie jak chrzest, odpowiedź dobrego sumienia, ale nie doświadczy dzięki niemu wyższej komunii, wyższej społeczności z Bogiem. Jak czytamy zresztą w pierwszym liście Piotra, pierwszy list Piotra, 3:21. Pierwszy list Piotra, 3:21, której obrazem będąc chrzest, nie pozbycie się brudu cielesnego, ale obietnica dobrego sumienia Bogu zbawia nas teraz przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Kolejne zagadnienie, kolejne pytanie związane z nakrywaniem głów przez siostry i odkrywaniem głów przez braci. Skoro Biblia mówi, że włosy kobiety są okryciem, dlaczego nalegać na sztuczne nakrycie głowy? Aby wyjaśnić pewne nieporozumienie, w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, występują dwa różne słowa oznaczające przykrycie. Duch Boży celowo użył dwóch różnych słów w oryginalnym języku, czyli greckim, aby rozróżnić oba przykrycia. Oryginalne słowo w tekście oznaczające okrycie w wersetach 4-6 to katakalupo. Katakalupo. Można to zresztą sobie zobaczyć. Tutaj jest tak. Będzie widać. Mam nadzieję. 4-6. 11, 4-6. Jest wyraźnie napisane. Mam nadzieję, że jak ktoś będzie chciał, to sobie może że zatrzymać. Kadr pas aner proseuchomenos e profeteon kata kefales. Echon kataj schynej ten kefalen autu pasa de gyne proseu homene e profeteusa profeteusa a kata lipto te kefale kataj schynej ten kefalen autes engar estin kai to auto te exiremene eigar u kataliptetai gine kai keirastho eide aischron Gynaiki to keirastai e ksyrasthai katakalyptestho. Czyli widać wyraźnie, jest to taka forma, która wskazuje na sztuczne okrycie włosów, takie dodatkowe okrycie włosów, takie jak kapelusz, szalik, chusta, mantylka. Innym słowem użytym w oryginalnym tekście wersetu 15 jest peribolaju, które różni się. I to jest werset 15. Tutaj widać będzie 15 werset. I jak widać gyne de ean koma doxa auto estin hon he come anti peribolaju. To jest 15 werset. Peribolaju de dotai. De dotai. Więc tutaj widać wyraźnie, że to jest coś, co opisuje naturalne włosy zdobiące głowę. We współczesnym językiem nazywamy to po prostu fryzurą lub uczesaniem.
ten sposób włosy kobiety są zasłoną lub zakryciem jej naturalnej chwały i piękna. Naturalne nakrycie głowy, czyli włosy, naturalne nakrycie głowy kobiety, jej długie włosy, jest jej dane jako okrycie, jak czytamy w 1 Koryntian 1:15. Jeśli kobieta nie ma długich włosów, to nie posiada danej jej przez Boga naturalnej zasłony piękna. Fakt, że włosy powinny być długie, jeśli to możliwe, mówi o uległości. Jest to zewnętrzny znak akceptacji jej miejsca poddaństwa wobec Boga. Z kolei sztuczne nakrycie głowy takie jak kapelusz, mantylka, szalik, chusta. Bóg orzekł, że naturalna chwała i piękno pierwszego Adama muszą być zakryte, aby nie były widoczne przed nim podczas modlitwy, sprawowania kapłaństwa lub prorokowania, czyli głoszenia jego słowa. Ponieważ włosy kobiety reprezentują naturalną chwałę i piękno mężczyzny, jej włosy, jej naturalne nakrycie głowy, powinny być przykryte sztucznym nakryciem głowy, gdy się modli lub prorokuje. Jedynie chwała drugiego człowieka, ostatniego Adama, ma być okazywana w świętej obecności Boga, co czytamy właśnie w 1 Koryntian 45 do 47. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Czterdziesty piąty do 46 wersetu. Tak też napisano: stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, ostatni Adam duchem ożywiającym. Wszakże nie pierwej duchowe, ale duszą żyjące, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi ziemskiej, drugi człowiek Pan z nieba. Tak właśnie ogłasza nam w tym zakresie Słowo Boże. I kolejne pytanie, można powiedzieć piąte w tym zakresie. Czy nakrycia głowy powinny być noszone tylko podczas zgromadzeń? To jest dosyć częste, w zasadzie błędnie rozumiane zagadnienie. Fragment Pisma Świętego w pierwszym liście do Koryntian 11, od 3 do 16, nie jest konkretną instrukcją dotyczącą postępowania w zgromadzeniu, chociaż z pewnością jest to również uwzględnione w tym fragmencie, ale głównym kontekstem nie jest wcale kwestia zgromadzenia, bo przecież kobiety na zgromadzeniach milczą, natomiast tutaj mają między innymi możliwość, tak jak córki Filipa, poza zgromadzeniem prorokować, tak? Bo tam jest powiedziane, że córki Filipa cztery chyba prorokowały. Apostoł rozpoczyna swoje instrukcje, apostoł Paweł rozpoczyna swoje instrukcje dotyczące spraw wewnątrz zgromadzenia w wersecie 17, 11 rozdziału i możemy to zidentyfikować, ponieważ jest to określone w wyrażeniu, gdy się zejdziecie. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 17 werset. Pierwszy list do Koryntian, 11, 17 nam to wyraźnie to rozdzielenie pokazuje. A to zalecając, nie chwalę, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. I także 18 werset. Albowiem naprzód słyszę, że gdy się schodzicie w zborze, rozerwania bywają między wami i poniekąd wierzę. A także werset 20 tego rozdziału. Gdy się tedy wespół schodzicie, nie jest to pożywać wieczerzę pańską. A także 33 werset, który również zawiera w sobie: a tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, oczekiwajcie jedni na drugich. Widać wyraźnie na zgromadzeniu, które jest tutaj opisane, jest to wyraźnie podkreślone, ale one padają później. Instrukcje te pojawiają się później niż instrukcje dotyczące nakrywania głowy, te instrukcje o zejściach. Natomiast instrukcje
dotyczące nakrywania i odkrywania głowy pojawiają się przed wersetem 17, a zatem mają szerokie zastosowanie, obejmując każdą sferę, w której ma miejsce modlitwa i prorokowanie. Czy to w domu, czy w zgromadzeniu, czy na dworze, czy gdzie indziej. I to jest bardzo ważne, żeby było wyraźnie to zauważone. I to jest też ważne, żeby wiedzieć, czym jest na przykład prorokowanie. I to nam pokazuje na przykład 14 rozdział 1 listu do Koryntian, 3 werset. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Tak, czyli nie ma tu ewangelizacji, tylko to jest po pierwsze mówi ludziom, czyli więcej niż jednej osobie, a więc brat prorokuje, gdy mówi do więcej niż jednego człowieka. Siostra prorokuje, gdy mówi do więcej niż jednego człowieka. Ale w jakim celu mówi? Ku zbudowaniu, ku napomnieniu i pocieszeniu. Czyli nie ma tutaj na przykład ewangelizacji. W czasie ewangelizacji nakrycie głowy u siostry nie jest konieczne. Jest konieczne w czasie modlitwy, w czasie mówienia ku zbudowaniu, w czasie mówienia ku napomnieniu, w czasie mówienia ku pocieszeniu, gdy mówione jest do więcej niż jednej osoby. Czyli jeśli mówi się do jednego Boga, to ma się nakrytą głowę, a do ludzi musi być co najmniej tych ludzi dwóch i musi być to co najmniej zakres pocieszenia, napomnienia, zbudowania. Oczywiście jak siostra nakryje głowę w czasie ewangelizacji, nic się nie stanie. Natomiast nie jest to domyślna sytuacja. Tak samo w czasie modlitwy do Boga, w czasie posiłku, gdy siostra ma odkrytą głowę, no to narusza ten zakres, albo gdyby brat miał nakrytą głowę w czasie modlitwy przed posiłkiem, to narusza ten zakres. Słowo Boże mówi wyraźnie, że to jest modlitwa. I teraz szósty punkt, szóste pytanie, jakie tutaj możemy sobie zadać, i ono zostało zadane, zdefiniuj modlącą się kobietę, o której mowa w 1 Koryntian 11, 3-16. Oczywiście trzeba przeczytać ten fragment od 3 wersetu do 16. A chcę, abyście wiedzieli, że każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, szpeci głowę swoją. I każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, szpeci głowę swoją. Bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Albowiem jeśli się nie nakrywa niewiasta, niech się też strzyże, a jeśli szpetną jest rzeczą dla niewiasty być ostrzyżoną lub ogoloną, niech się nakrywa. Albowiem mąż nie ma nakrywać głowy, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą, ale niewiasta jest chwałą męża, bo mąż nie jest z niewiasty, ale niewiasta z męża. Albowiem mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża, a przeto niewiasta powinna mieć znak władzy nad nią na głowie z powodu aniołów. Jednak ani mąż bez niewiasty, ani niewiasta bez męża w Panu, albowiem jak niewiasta z męża jest, tak też mąż przez niewiastę. Wszystko zaś z Boga. Osądźcie sami w sobie, czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga? Czyliż samo przyrodzenie nie uczy was, że dla męża, jeśli włosy zapuszcza, jest to hańbą, ale niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest to ku jej chwale? Dlatego, że włosy dane jej są za osłonę. A jeśli kto chce być swarliwy, my takiego obyczaju nie mamy, ani zbory Boże. I teraz, jeśli chcemy zdefiniować modlącą się kobietę, o której mowa w 1 Koryntian 11, od 3 do 16. Niektórzy, którzy chcą odłożyć na bok stosowanie nakryć głowy, powiedzą nam, że jeśli kobieta jest na spotkaniu biblijnym
i nie uczestniczy w nim w sposób słyszalny, nie ma potrzeby, aby nosiła nakrycie głowy, ponieważ nie modli się ani nie prorokuje, to jednak mija się z celem apostoła. Używa on tutaj modlitwy do reprezentowania sfery kapłaństwa, a proroctwa do reprezentowania sfery posługi słowa, jak wspomniałem wcześniej. Za każdym razem jest to bardzo ważne, żeby zauważyć. I tutaj jest to wyraźnie powiedziane, że za każdym razem, gdy kobieta znajduje się w jednej lub obu tych sferach, powinna mieć nakrytą głowę. Czyli nie tylko w czasie modlitwy przed posiłkiem z mężem w domu, nie tylko w czasie, gdy sama modli się przed posiłkiem w domu albo modli się o jakąś sytuację, gdzie widzą ją aniołowie, bo jest wyraźnie powiedziane ze względu na aniołów. Czyli jeśli ona nawet zamknie się w komorze, to widzi ją anioł i to jest dla aniołów, tak? Jest to wyraźnie powiedziane. Czyli jeśli prorokuje, to zawsze ze względu na aniołów powinna mieć nakrytą głowę, nie ze względu na ludzi. Ludzie tutaj nawet nie muszą tego symbolu rozumieć. Jest to znaczenie dotyczące kwestii, gdzie są wymienieni jako aniołowie. Tak, bo to jest właśnie wyraźnie powiedziane ze względu na aniołów. Ze względu na aniołów. I to jest kluczowa kwestia. Nie ma tu nic wspólnego z ludzkimi relacjami. I jest siódme zagadnienie. Zdefiniuj proroctwo, o którym mowa w 1 Koryntian 11:3-16. I tutaj, jeśli chodzi o to, to ci, którzy chcieliby odłożyć na bok używanie nakryć głowy, lubią również zawężać proroctwa do bardzo specyficznej funkcji mówienia o umyśle Boga w danej chwili, w jakiejś konkretnej sprawie. Chociaż z pewnością tak jest, proroctwo jest przeciwieństwem wąskiego zakresu. Jest to słowo o szerokim zakresie i zastosowaniu, jak na przykład pierwszy list do Koryntian 14:3 wskazuje. Kto prorokuje, mówi do ludzi, liczba mnoga, ludzi, ku zbudowaniu, napomnieniu i pocieszeniu. Może przybrać charakter jednej z tych trzech rzeczy. Budowanie to budowanie świętych w ich najświętszej wierze. Tak na przykład czytamy w liście Judy, list Judy, werset 20. List Judy, werset 20. Ale wy, najmilsi, budując się na najświętszej wierze swojej, modląc się w Duchu Świętym. Jeśli święci mają braki w jakimś punkcie doktryny wiary chrześcijańskiej, ten rodzaj służby zaspokoi tę potrzebę. Służy ona naszemu zrozumieniu. Więc jak siostra mówi do dwóch lub więcej osób ku budowaniu, czyli do świętych, do wierzących, którzy mają braki w jakimś punkcie doktryny wiary chrześcijańskiej, to konieczne jest, aby nakryła głowę ze względu na aniołów. Jeśli mówi do jednego, to już nie. To jest powiedziane do ludzi. Napomnienie to pobudzenie świętych w jakimś aspekcie chrześcijańskiej praktyki. Jeśli świętym brakuje czegoś w jakimś praktycznym obszarze ich życia, ten rodzaj proroctwa zaspokoi tę potrzebę. I tutaj na przykład mamy Ageusza, pierwszy rozdział, wersety 13-14. Ageusza, pierwszy rozdział od 13-14. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu: jam jest z wami, mówi Pan. I dalej. Wtedy Pan poruszył ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę koło domu Pana, zastępu swojego Boga. Czyli jeśli siostra na przykład w jakimś obszarze praktycznym
chcę tutaj zaspokoić tą potrzebę tych wierzących, to może właśnie prorokować i jest to wtedy skierowane do naszych sumień. I znowu, jeśli do jednego, to nie musi mieć nakrytej głowy, ale jeśli już do dwóch lub więcej, to musi mieć nakrytą głowę, gdy jest to właśnie kwestia taka, że napomina. Kolejna kwestia to jest pocieszanie. Pocieszanie to dodawanie otuchy świętym. Jest to posługa, która zachęca świętych do podążania ścieżką wiary. Ten aspekt prorokowania dotyczy naszych serc. I widzimy to na przykład w Księdze Rut 2.13. 2.13, Księga Rut. A ona rzekła, łaskawy jesteś dla mnie, Panie mój, boś mnie pocieszył i serdecznie przemówił do służebnicy swojej, chociaż nie mogę się nawet równać z żadną z Twoich służebnic. Czyli 2.13, Rut. Stąd też budowanie buduje świętych, napominanie pobudza świętych, a pocieszanie rozwesela świętych i te wszystkie trzy rzeczy są zilustrowane m.in. w Dziejach Apostolskich, 14 rozdział, 22 werset. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, werset 22. Utwierdzając duszę uczniów i napominając, aby trwali w wierze i że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa Bożego. Czyli widać te trzy kwestie w jednym miejscu. Nawet jeśli siostra nie prorokuje, nadal znajduje się w sferze, w której odbywa się służba prorokowania i powinna mieć nakrytą, zakrytą głowę. I tak się dzieje w czasie kazań na zgromadzeniach albo właśnie w czasie spotkań, gdy odbywają się modlitwy. Czy siostra powinna nosić nakrycie głowy podczas prywatnego czytania i studiowania Pisma Świętego? Ona się nie modli ani nie prorokuje, tak twierdzi pytający, zadający pytanie ósme. Czy siostra powinna nosić nakrycie głowy podczas prywatnego czytania i studiowania Pisma Świętego? Przecież ona się nie modli ani nie prorokuje, tak twierdzi ten, kto ósme pytanie zadał w tym zakresie. Kiedy czytamy Pismo Święte, Duch Boży odnosi to, co czytamy, do naszych serc i sumień, a tym samym Bóg przemawia do nas. W ten sposób jesteśmy obsługiwani niezależnie od tego, czy jesteśmy sami z Bogiem, sam na sam z Bogiem, czy w towarzystwie wierzących. Ponadto, kiedy czytamy, czytanie Pisma Świętego powinno odbywać się w postawie modlitewnej, a zatem znajdujemy się wtedy, jeśli ono się odbywa w postawie modlitewnej, znajdujemy się wtedy w sferze kapłaństwa. Dlatego, gdy siostra czyta swoją Biblię w samotności, w obecności Boga, znajduje się w sferze rzeczy duchowych i powinna uznać, że pierwszy człowiek nie ma pozycji w tych rzeczach. Powinna z radością nosić nakrycie głowy, aby pokazać ten fakt aniołom, niezależnie od tego, czy inni są w pobliżu, czy nie. Co więcej, apostoł mówi z powodu aniołów, jak mówi pierwszy list do Koryntian 11:10. Pierwszy list do Koryntian 11:10. A przeto niewiasta powinna mieć znak władzy nad nią na głowie z powodu aniołów. Aniołowie obserwują jej czytanie i modlitwę, czy to prywatnie, czy w zgromadzeniu. Bóg ustanowił pewien porządek w chrześcijaństwie, a chrześcijańscy mężczyźni i kobiety nie powinni zaniedbywać tego porządku, ale pamiętać, że są wyznaczonym przez Boga widowiskiem. Aniołowie uczą się wielorakiej mądrości Bożej na Jego drogach, na Bożych drogach wśród chrześcijan na ziemi. Przecież mamy to wyraźnie udokumentowane m.in. w pierwszym liście do Koryntian 4, rozdział, werset 9. Bo zdaje mi się, że Bóg nas, apostołów, wystawił jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych,
gdyż staliśmy się dziwowiskiem światu i aniołom i ludziom. Czyli widać wyraźnie. I także Efezjan 3 rozdział, werset 10. Efezjan rozdział 3, werset 9. Aby teraz przez zbór wiadomą była władzą i zwierzchnością na niebiosach nader rozliczna mądrość Boża. Czyli widać, władzą i zwierzchnością na niebiosach, czyli aniołom. To jest bardzo ważne. To one są obserwatorem i widzą taką siostrę zamkniętą w komorze. I to nie jest tak, że ona jest ukryta. 9. pytanie zadał człowiek, który pyta, czy siostra musi nosić nakrycie głowy, gdy ktoś dziękuje za posiłek. Ona nie modli się osobiście na głos, ktoś inny dziękuje. I to jest dosyć częsta praktyka, bo przecież średnio zjadamy od 5 do 3 posiłków dziennie, więc tych modlitw przed posiłkiem jest sporo codziennie. Jest to kwestia około 20, 30, 40 modlitw tygodniowo, czyli około 160 modlitw miesięcznie. Kiedy ktoś publicznie dziękuje za posiłek, modli się jako rzecznik tych, którzy są z nim w całym towarzystwie, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Tak więc, gdy modlący się zwraca do Pana Boga, mówi my zamiast ja, ponieważ modlitwa jest zanoszona w imieniu wszystkich zgromadzonych przy stole do posiłku. Siostra powinna zakryć chwałę pierwszego Adama, gdy ktoś zwraca się do Pana. Kiedy siostra dodaje swoje ciche amen do modlitwy dziękczynnej, przyznaje, że modlitwa została ofiarowana w jej imieniu i że zgadza się z jej sentymentami. Tak przecież mamy napisane w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, 15-16 werset. I tutaj nie ma żadnej dwuznaczności. To są kwestie, które są oczywiste. Skleiły mi się kartki. 14 rozdział, wersety 15-16. Cóż wtedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem, będę śpiewał duchem, będę śpiewał i rozumem, bo jeżeli będziesz błogosławił duchem, jakże ten, który jest z prostaczków, na twoje dziękczynienie rzecze amen, ponieważ nie wie, co mówisz. Czyli musi być wyraźnie zrozumiane, że ten, kto mówi amen, uczestniczy w tej modlitwie i się z nią zgadza. To jest zanoszona modlitwa, tak jakby on sam ją zaniósł. Co więcej, gdy siostra jest sama i pochyla głowę, aby podziękować, powinna zakryć głowę, ponieważ aniołowie to obserwują. 1 Koryntian 11, 10 o tym nam mówi. 1 list do Koryntian 11, 10 nam to mówi. A przeto niewiasta powinna mieć znak władzy nad nią na głowie z powodu aniołów. W ten sposób, we właściwy sposób daje wierne świadectwo aniołom, którzy uczą się wielorakiej mądrości Bożej poprzez to, co obserwują w Kościele. I to miejsce już czytaliśmy z Efezjan, 3 rozdział, 10 werset, aby teraz przez zbór wiadomą była władcą i zwierzchnością na niebiosach nader rozliczna mądrość Boża. I 10. pytanie, które ktoś mi zadał tutaj, to jest, ktoś zadał tutaj, czy siostra powinna nosić nakrycie głowy podczas czytania i modlitwy z dziećmi przed snem. Czy siostra powinna nosić nakrycie głowy podczas czytania i modlitwy z dziećmi przed snem? Duch Boży przekazuje świętym w pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, nie literę prawa, ale zasadę, którą pragnie, byśmy zrozumieli i docenili. Czytanie Słowa Bożego przez matkę i wyjaśnianie fragmentu Pisma Świętego swoim dzieciom
Następnie modlenie się z nimi jest wspaniałym doświadczeniem w normalnym chrześcijaństwie. Jest to cudowna okazja do ukazania wyznaczonego przez Boga porządku, który On zamierzył, aby istniał w chrześcijańskim domu. Mama, ona modli się i prorokuje. Jakże błogosławione byłoby, gdyby młodzi synowie i córki uczyli się właściwego porządku, władzy i zwierzchnictwa w chrześcijaństwie przy łóżku swoich rodziców. Tak wiele zamieszania w chrześcijaństwie można by uniknąć, gdyby rodzice byli po prostu bardziej wierni w ten sposób. I kolejne pytanie, 11. Czy siostra powinna nosić nakrycie głowy na ślubach, pogrzebach lub innych spotkaniach towarzyskich wśród chrześcijan? Czy siostra powinna nosić nakrycie głowy na ślubach, pogrzebach lub innych spotkaniach towarzyskich wśród chrześcijan? Często pojawia się pytanie, jaki strój jest odpowiedni dla sióstr na wesela, pogrzeby, pikniki, szkółki niedzielne i śpiewanie hymnów. To tylko kilka z funkcji, w których uczestniczymy w normalnym toku chrześcijańskiego życia. Czy podczas tych wydarzeń modlimy się do Pana publicznie czy prywatnie? Czy Słowo Boże jest czytane i używane do budowania, napominania i pocieszania? Tak mówi pierwszy list do Koryntian 14:3. Pierwszy list do Koryntian 14:3. Ale kto prorokuje, mówi ludziom ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. I to jest kluczowa kwestia. Co się tam dzieje? Czy śpiewane są pieśni duchowe? Jak mówi o tym Kolosan 3:16. Kolosan 3, rozdział 16, werset. Kolosan 3:16. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Wdzięcznie śpiewajcie w sercach swoich Panu. Jeśli tak, jeśli to się dzieje, to siostra powinna mieć nakrytą głowę. Jeśli obecni są niewierzący, jest to dla nich świadectwo wyznaczonego przez Boga porządku w nieuporządkowanym świecie. Jeśli nakrycie głowy jest noszone z miłości do Pana Jezusa i w posłuszeństwie Jego słowu, mogą pojawić się wyrzuty ze strony tych, którzy nie doceniają Bożego porządku w tych sprawach. Jednak Pan obficie wynagrodzi wierną siostrę, jak to zresztą widzimy w Ewangelii Jana 14 rozdział. I 21 do 23. Kto ma przykazania moje i one zachowuje, ten jest, który mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec mój, ja go miłować będę i objawię mu siebie samego. Powiedział mu Judasz, nie ów Iskariot. Panie, cóż to jest, że się nam objawić masz, a nie światu? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowo moje zachowywać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i mieszkanie u niego uczynimy. 1 Piotra, 3 rozdział. Do 17 wersetu. Ale chociażbyście też cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, a po strachu ich nie lękajcie się i nie trwóżcie się, ale Pana Boga poświęcajcie w swoich sercach, a bądźcie zawsze gotowi każdemu, który by żądał od was rachunku waszej nadziei dać odpowiedź z łagodnością i bojaźnią. Miejcie przy tym dobre sumienie, aby przez to, za co złorzeczą wam jako złoczyńcom, byli pohańbieni ci, którzy ganią wasz dobry żywot w Chrystusie. Albowiem lepiej, jeżeli taka wola Boża, cierpieć za dobre uczynki niż za złe. Także 1 Piotra 4:14.
Jeśli was lżą dla imienia Chrystusowego, błogosławieni jesteście, gdyż Duch Chwały i Duch Boży spoczywa na was. U nich bluźnią mu, ale u was chwałę mu się oddaje. Siostra powinna nosić nakrycie głowy podczas chrześcijańskich uroczystości, takich jak śpiewanie hymnów, ponieważ Słowo Boże wyraźnie mówi nam, że każdy, że kiedy śpiewamy w towarzystwie innych, nauczamy i napominamy jedni drugich w psalmach, hymnach i pieśniach duchowych. Tak przecież mówi nam list do Kolosan. List do Kolosan. Rozdział 3, werset 16. Nie zmyślam. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Wdzięczcie, śpiewajcie w sercach swoich Panu. Czyli widać wyraźnie, że jest to jak najbardziej to, co jest w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdział, 3 werset. Sfery kapłaństwa i służby są zaangażowane w duchowy śpiew. Hymny zwracają się do osób boskich, co jest sprawowaniem kapłaństwa. Psalmy i pieśni duchowne powinny pouczać nas o różnych aspektach prawdy Bożej i w ten sposób prorokować do naszych serc i sumień. Istnieje, a przynajmniej powinna istnieć duchowa głębia i wymiar naszego śpiewu, tak abyśmy śpiewając nauczali i napominali jedni drugich. Oczywiście jest też skrajność w postaci tego, że niektóre grupy religijne nakazują stale nosić nakrycie głowy niewiastom. Na przykład wiem, że niektóre odłamy mennonitów czy amiszów, czy też rawenitów, taki zakonny wręcz nakaz kładą na kobiety, ale to nie jest ze Słowa Bożego. I tu 12 pytanie idzie w tym kierunku. Skoro modlitwa i prorokowanie mają szerokie zastosowanie, to czy chrześcijanka powinna zawsze nosić nakrycie głowy? No i co za tym idzie, a mężczyzna zawsze mieć odkrytą głowę, tak? No bo to by w tym samym kierunku szło. Czyli zimą nie mógłby chodzić w czapce mężczyzna. No więc Pismo Święte mówi, bądźcie posłuszni we wszystkim, ale w szczerości serca, tak? Mówi nam tutaj Kolosan, 3 rozdział, 22 werset. Słudzy, posłuszni bądźcie we wszystkim tym, którzy są panami waszymi według ciała, nie służąc na oko, jak ci, którzy chcą ludziom się podobać, ale w prostocie serca, bojąc się Boga. Nigdzie w Piśmie Świętym nie znajdujemy apostoła podającego listę nakazów i zakazów w odniesieniu do nakrywania głowy, ponieważ chrześcijaństwo charakteryzuje się inteligencją co do tego, dlaczego robimy to, co robimy. Nie zawsze tak było w czasach Starego Testamentu i na przykład pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział jest tutaj nam taką informacją, z której możemy zaczerpnąć. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 10 werset, o którym to zbawieniu wywiadywali się i badali prorocy, którzy o tej łasce, która na was przyjść miała, prorokowali, badając na który albo na jaki czas objawiał Duch Chrystusowy, który w nich był, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o następnej chwale, którym objawiono było, że nie dla siebie samych, ale dla nas pełnili posługę w tym, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam opowiadali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na co pragną patrzeć aniołowie.
Bóg ma wspaniały cel w swoich instrukcjach dotyczących nakryć głowy, a chrześcijanie są uprzywilejowani i odpowiedzialni za zrozumienie i wprowadzenie tej prawdy w życie. Pan Bóg szuka w każdym z nas ćwiczenia duszy w zakresie jego instrukcji i pragnie posłusznej odpowiedzi serc, które go kochają. Dla każdej siostry odpowiedź serca będzie nieco inna. Jeśli ktoś jest w ciągłym stanie modlitwy i zastanawia się nad tym, co może być przyjemną i doskonałą wolą Bożą, jak mówi nam Rzymian 12:2, i nie stosujcie się do wieku tego, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście doświadczyli, co jest wolą Bożą dobrą, przyjemną i doskonałą. Czyli taki człowiek zastanawia się nad tym, co może być przyjemną, doskonałą wolą Bożą, to może zdecydować się na noszenie nakrycia głowy przez cały dzień. Jest to kwestia osobistego sumienia, i nie możemy ustalać żadnych zasad w tym zakresie. Pismo Święte przedstawia nam ten temat, a Pan Bóg pragnie, aby nasze serca i sumienia zareagowały. Niech Bóg wam błogosławi. To jest najważniejsza kwestia, żeby zawsze być w łączności z Panem Jezusem.